Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek z Europa Universalis 4. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Bizancjum. No i troszkę widziałeś, trochę się pozmieniało. I to były takie pojedyncze wojny, że nie było warto tego pokazywać. To było tak, że to jest taki set Rebizont i on jakoś się uwolnił, nie wiem czy buntem, czy po prostu pizdilem, ale się uwolnił. Gruzja się buntami uwolniła, no i powchłaniałem ich tutaj sobie tak po kolei. I jednocześnie sobie teraz wchłonę do końca Kandar. Ma sojusz z Krymem i Nogajem, sobie to już stoję wojskiem i jestem gotowy, żeby lecieć dalej. Conquest, nie ma co Krymu wzywać do wojny jako Kobeli Renda, mimo że też chcę go podbić, ponieważ Krym ma bardzo niefajne te... w koalicji jest bardzo niefajnej. Wolałbym po prostu tam nie lecieć w ten sposób. Zantujmy się na Azow. Zaraz polecę po resztę wojska. A oni sobie gdzieś poszli. Zapomniałem o nich. XD. O, tutaj są. Tutaj mogłem... W sumie mogłem tak rzeczywiście później się desantować Krymem. Szczególnie, że w samym Krymie chcą mi się buntować teraz. Ponieważ przyszli buntownicy z Genui, zajęli Krym i zwiększyli mi separatyzm o 10%, a ja tego... Znaczy o 10, a ja tego nie widziałem po prostu. Kandar, Nogaj, Kryma, Kirkazja, okej. Uhuhu, sprytnie widzę. You like it, bitch. Lecimy. Tutaj ich tak na pewności odciąć. O, widzę buntownicy, a że ten... rebelianci ci... pretendenci, o, tak. O, zaraz sobie zajmę Kandar, tu już są zablokowani, do Macedonii nie pójdą, Tremio zupią niestety i tam zniszczą ekonomię, ale luzik. To jest poświęcenie, na które jestem gotów. Zaraz sobie zajmiemy Azow. Cały czas nie mogę zająć Bośni, gdyż są w koalicji. I pomimo, że agresywnej ekspansji mamy tylko 27, to cały czas tej koalicji się trzymają. Ja nie wiem, czy jest w ogóle taki próg, że oni po prostu muszą wyjść z tej koalicji. Czy mogą tak w nieskończoność siedzieć, aż po prostu koalicja nie osłabnie. Jeden sposób to zaatakować koalicję, no. Kto mi zabroni? Zajmiemy sobie teraz... cyk, to... Tą drogą sobie ich wyczyścimy. Tutaj mi się nie spieszy, oni na tym forcie stoją i trochę im to zajmie. No, w sumie pójdę sobie tam. A, uciekli, okej. Okay. Rozumieli, co się święci. Dużo hajsu, ale kontrastabilność. Dużo hajsu wolę stracić. Gdyż teraz mam tak mi idee wyglądają, wziąłem sobie quality, chyba wziąłem, nie wziąłem chyba na ostatnim odcinku jeszcze quality. Okej, okay. Tu oni zostali pobici, w momencie właśnie. Tutaj Krym sobie szaleje. Trzeba ich wyjaśnić. Tu prowincja zajęta, idziemy na Majar, oni wrócili do oblegania prowincji w Gruzji. Okej, okay, zostali pobici. Cyk, 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 cyk i tak. Oni tutaj odbijają, nie ma co się martwić. Kirkazję jeszcze sobie pójdę. Głównie chciałbym Azow, ponieważ nie chcę też agresywnej zwiększać, bo mi zależy na tej Bośni jednak. I w sumie... skończyłbym teraz wojnę z Krymem. Czegoś z Nogajem będę musiał skończyć. Ile tych pieniążków? Już za dużo. 64, okej. Okay. To biorę Azow, ponieważ Azow posiada coś takiego jak ważny punkt handlowy. A poza tym chyba nie jest dużo agresywnej. Powiedzcie. No tutaj praktycznie chyba nie sięgła agresywna, więc luzik. Ja sobie wrócę do Krymu. Ponieważ w Krymie już 190% jest na bunty. I teraz pójdziemy tutaj. To 90 jest od długiego czasu, ale tak czy tak ma tutaj 17% szansy na bunt. Army Tradition, o, w końcu walnęli. Teraz Army Tradition, nie chcę stabilności tracić, nienawidzę jej stracić. Wezmę ten dźwięk. Dżyn, strata stabilności to jest taki, kurde, moje serce, umieram. Tutaj mi sklergowie wzrośli, ale nic to mi nie daje. To teraz tak, będzie trzeba się nimi zająć, tymi panami.
Tutaj okręty zostawię, żeby sobie nie przechodzili po prostu. Tymi mogę sobie już tutaj przejść i zająć się tym, pomóc temu obleganemu fortowi. Tu 2000 zeszło, tu 1000 zejdzie, oni już się wycofują. Ale nie mają gdzie uciekać. Minus 2, bo minus 2, nawet są nogaje w górach. No to kurde, czego się spodziewać? Czy wygrają to? Czy mi krzywdę zrobią? Fiu. Gdzie są nogaje w ogóle? Wow, kurde. Gdybyście nie byli tą hordą stepową, która ma właśnie problemy z tym, jak nie prowadzi wojen, nie upi prowincji, to ja bym was sobie zwasalizował. Chyba nie macie dużo korów, szczególnie tutaj na Transoksjanę. Nie wiem, czy stworzą mu galsów. A właśnie, dowiedziałem się, że odkryłem Azję i zobaczmy, jak wygląda. Ming się trzyma, Korea się trochę rozrosła, Jeren jest tutaj. To wali się, Oirat jakoś się trzyma. Czy Mongolia jest przed upasem Oiratu? Tak, cały czas i cały czas chce się buntować. Transoksjana wzrosła, ale Delhi trzyma główne prowincje tutaj w północnej i północnych Indiach, dlatego będzie trudno tutaj tak zająć. Bengal dominuje na wschodzie, Vijayanagar i Bahmanis tak średnio bym powiedział. No i tyle. I Hormuz całkiem spoko. Hormuz kiedyś był chyba po prostu takim jednym prowincjowym ziomkiem. Ale po jakimś update'a chyba dali mu prowincję. A, dobra, tutaj odbimy tą prowincję i pójdziemy zająć się tu. Jeżeli nie pójdą, to jest Gruzja? Gruzja. Jeżeli nie pójdą do Odiszu, no to jest na razie wyrąbane. Mam nadzieję, że nie będą mogli pójść z powodu fortu. Tak, jeżeli zdążę. Kuma zajęta, to luzik. Tutaj też próbuję zdążyć. Nogaje, wyskakiwać z mamony, warrepsy. Tam macie jeszcze prowincję, ale to jest za... Znaczy nie mamy nic tam podbitego, więc nie możemy. Okej. Jakiś tam prestiż zyskałem w międzyczasie, bo i tak na trusie z nimi mi nie zależy. Zajmijmy te prowincje, żebyśmy my również kontrolowali przecięcie tutaj Osmana. A nie żeby Osman mógł się czasami połączyć przez atak na Kandar. A pokonując jednego bloba, stworzyliśmy drugiego bloba. I nie to trzeba niedługo zmienić. Prawda, te podwoje obecne mi nie pozwalają na... Znaczy nie pomagają mi w pozbyciu się koalicji zbytnio. Ale... No, trochę to... Po pięści to się zmieści. W jednym momencie dwa bundy tam chyba jebły. Czy nie wiem jak... Nie jebły. Tylko po prostu już jeden był. My się zbuntujemy, nie my! Chłopi nie mogą mieć praw! Bogaci nie mogą mieć praw! Tak to wyglądało. Co? Wy kurwa chuje. Ale czekajcie. To jest separatyzm, wzrósł u Kandaru w momencie, jak tam nie ma Kandar, nie ma żadnych prowincji tak na serio. O, Jesus. Aral Mariasz z Aragonią. Biorę chętnie. Te floty wypadałoby połączyć w końcu w jedną. Gdzie oni lecą? Do Kastamonu i to dosyć szybko nawet. Nie wiem, co za prowincja, ale setaj. I zniszczę od razu, żeby... Ta, tu jest. Też bez fortu chcieli iść do prowincji. Świetnie. Hits, pokonani. Nani. I jest Infantry Quality, Stability Cost Modifier zmniejszony. Mercantilism is right oczywiście. I to zaraz robimy. Kurczę, czy wojna z Polską? Ale właśnie nie, bo Wenecja ma koalicję ze mną. Czekam na mnie. I... Agresywna. 32, no cholera jasna, no mam z nimi pozytywne relacje. Agresywna wynosi 24, czyli kurwa tyle co nic. A i tak są problemy. Znaczy rozumiem tutaj Bliski Wschód, no patrzcie co ja robię tutaj, tak jak się wbijam hamsko wszędzie. No ale wy... Polish Lowerdon. O XD. Nieźle Polacy. Kiedy Commonwealth powstanie, trzeba temu zapobiec.
Trzeba zająć Gdańsk, żeby nie mogli stworzyć Commonwealtha, czy sam potrzebowali, albo Warszawę. Pretendent Rebels. Nie no, odbijają już Wilno. A i tak nieźle, że zajęli to Wilno. Jakiś generał sobie umarł. Na razie musimy poczekać, bo chciałem wam pokazać tę wojnę, bo jak troszkę się tutaj działo, a nie chciałem kolejnej wojny przeskipowywać, chociaż coraz częściej może, że będą przeskipowane wojny. A z tego powodu, że to będą często małe, pierdukowate wojny. Available Mercenaries, bardzo mi na tym zależy, administrative. Poza tym, tak czy tak, już sobie poczekam grzecznie, aż kolonializm skoczy. Austria ma ten kolonializm, to mi ratuje dupę. Mamelucy mają kolonializm, to pójdzie mi za... nie pójdzie od południa, bo jesteśmy rywalami. Bo ta orda zakończyła ten... wyszła z koalicji. Aragon w końcu dostaje tutaj... kolonializm. Gdyby Aragon od razu został kolonializm, to by przeskoczyło pewnie tutaj, czy dosyć szybko, i później tutaj. A tak to muszę czekać. No i troszkę sobie poczekam. Ty. Kurczę, no wy tak kusicie. A nie, nawet Clayman już na was. Nie wiem, czy na bośniaków mam, no to zrobię też. Na Genuę, jak tak, na kafę już sklejmowałem. Mam sklejmowaną. Tutaj bym sobie sklejmował. Żeby stały stajcik był. A propos stajcika. A to jest ostajtowane, okej. Okay. Coś ważnego, takiego nie jest state'owanego. Tutaj niby. Ale jak ja patrzę po developmencie i po wartości handlu w tych prowincjach, tych tego towaru, no to no dwarfy zbytnio. Oni się buntują. Ottoman separatist, ale niestety walczą w Ciry. Osmanie, szkoda. Tutaj osiedl, nie zauważyłem. Ja nie zwróciłem uwagi nawet. To pójdzie sobie separatizm w górę. Nobility. A to jeszcze pójdę, okej, okay, niech będzie. Samczken. Separatist. Hyt. Dobrze, że miesiąc minął podczas bitwy, bo nie straciłem ludzi z powodu tutaj za dużej ilości na jednej prowincji. Cofnijmy się teraz. Podejdźmy gdzieś tutaj. No, samczkę na razie nie mam co się przejmować. To jest mały procent plus... A w sumie armią mogę podejść, no co mi tam zaszkodzi. Gdzie to jest? Kars. No to idźcie tam. Raczej tutaj starczy supply limit. Myślę nad zwiększeniem liczby wojska i to chyba zrobię. Tylko wolałbym już, żeby ta koalicja spadła. Znaczy chyba... Możliwe, że jak zwiększę sobie liczbę wojska, to koalicja spadnie. To tylko dojdźcie do samczkę, żebym mógł sprawdzić, co dokładnie potrzebujecie. I ile mam limitu dostępnego? Dostępny limit wynosi 10 tysięcy. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja na razie tyle zrobię. 8 tysięcy dodatkowej piechoty. Oby jak powstanie to wojsko, to było zaraz masa informacji, że wychodzą z koalicji. Ach, już liczyłem, że te eventy było, że wychodzą z koalicji, że ta informacja było, że wychodzą z koalicji, Bohemia... Okej, okay, zgadzam się. Tutaj u mnie leciało szybciej leciał kolonializm. Boostowałem prowincję, więc trochę tego kolonializmu już jest. No ale bardziej byłem skupiony na boostowaniu prowincji na zasadzie, żeby... po prostu je zboostować, a nie żeby zrobić tam kolonializm. Czy samczka już znika? No, za turę już ich nie będzie, czyli za miesiąc już ich nie będzie. A tutaj jeszcze nie mam w Genui, ale w Wenecji mam i mogę sklejmować. Ich cofnę, bo więcej chyba nawet nie mogę sklejmować. A Bośnia? Coś straciliśmy? Tak, wszystkie klejmy praktycznie. Dobra, teraz sobie przesuńmy się do Edirn. Tutaj nie wiem, do Trawuni. Fajna nazwa, taka Trawunia. Taka babunia rosyjska, Trawunia. Która tu brzmi. Wiem, że na pewno dla większości nie, ale dla mnie tak. Czy ta misjonarz się przyda? No punkciki się przydadzą. Ale czy misjonarz ma jakieś szanse przebicia? Na razie nie ma. Improve relations!
Ten się przyda. I dyscyplina, ale podczas wojny. Glory to us, glory to Arctocka. Tam kozacy, kurde, co oni tam robią? Nic nie robią. Kozaks have no... Nie mają żadnego influensa, więc gówno robią właśnie. Nobility i to... Kurczę, ja bym zerwał ten sojusz z Serbią. Ale boję się, że wtedy Serbia zostanie zaatakowana przez Austro-Węgry. Czy tam przez Austrię i przez Węgry. W przeciągu tych 5 lat. Dobra, robię to, walić to. Czekam zbyt długo. For my destiny. Nie mam tej relacji teraz, 5-4. A, bo Serbia jeszcze military access się trzyma i tak dalej. To bym sobie też anulował. Ujdź, tutaj już zaopatrzenie jest not good. Not good. Teraz Build Spy Network, bo pewnie tutaj też mi już klejmy zniknęły, mimo że robiłem. A jak nie, to zaraz poznikają. Jedi-Shulk bym sobie oklejmował w Genui. I cofnę, żeby mieć wolnego tutaj dyplomatę, pana. Oklejmowane to jest, social unrest, minus 1. No i tak, 14. Bo jeszcze po armacie sobie zrobię. A po dwóch nawet. A nie, po jednej, bo już z hajsem tak czy tak mam problemy, co dopiero jak armaty zrobię nad limit. Hez Dajta, Royal Mariasz jest end. Royal Mariasz, ponowny, żeby trzymać dobre relacje. I kurde no, 32! 15! Oni przy 10, przy 5, przy 2, 1, przy 0 będą mieli jeszcze tą koalicję. Czemu? Bo mamy Lucy w koalicji z Osmanami przeciwko mnie. Ej, Genoa jeszcze trochę może znaczyć. Ale że mamy Lucy to trzymają. Kurde no. Pewnie jak kolonializm wejdzie i walne lepsze technologie, to może coś tam. Może coś tam. No może. No kiedy mamy trusa? 5 lat to było, tak? No tak. Nie, 6. 5, okej. Okay. No trzeba poczekać. No na razie nie ma co płacić wojsku, bo tracimy tylko hajsy. W flocie też nie ma co płacić. Forty. Skasuję chyba ten fort, Trebizond. Albo nie. Bo jeszcze bunty mogą wyskoczyć. To na tej zasadzie pomyślę. Bo tu często lubią Gruzini się jednak buntować, albo przychodzić z innych prowincji zbuntowani już. Ja Gruzinów tak zostawiłem, ponieważ nie chciałem się tam wbijać, tak bez sensu trochę. Chociaż jeszcze tam cyk, taką granicę pewnie zrobię sobie ładną. A tutaj dyplomatyczna, no lecieć, nie lecieć, lecieć, nie lecieć, 42% dodatkowych kosztów. Nie, pozbieram. Oczywiście bierzemy ideę. Possible Advisors plus 1. Jeszcze jak jak zrobię to przed kolonializmem, to dopiero powinienem ładnie koszty powinny mi tej technologii administracyjnej spaść. O, jest just, zarąbiście. I to zmniejsza unresty, które tutaj się szykują. Bosianie już przestali praktycznie. Tutaj to Karasi. Ja wam dam autonomię tutaj. Podniosę. I dam jakiś klergów, żebyście byli spokojni jeszcze do tego. Bo klergowie te słuchacz prowincji w ogóle nie żądają. To jest co łaska. To tak. Jeszcze trochę. Dobra, wiecie co? No niestety, nic ciekawego się tutaj nie wydarzyło. Ale albo... Pauza! Dobra, tak marudziłem, aż postanowiłem zrobić pauzę. Przeczekałem chwilę. Bośnia wyszła z koalicji, chyba ma zero właśnie agresywnej w tym momencie, tak? Dokładnie, przy zero agresywnej dopiero Bośnia wyszła z koalicji. Wenecja również opuściła koalicję, zostali przekreślenie tutaj Akunlu, Genua,
Krym, Osmani, Mamelucy. Więc tak, w tym odcinku jeszcze zaatakujemy Bośnię, Serbię i tak dalej. I jeżeli Wenecja do tego momentu nie dołączy się do koalicji, że tak zakończy wojnę i tak dalej, to... Guess what? Dokładnie. Zaraz chociaż klejmy na Silistrię. A nie, tutaj mam permanent klejma. Czyli myślę, czy jednak w sumie... Czy Austriacy się dołączyli? Bohemia, Austria, jest w depcie. Aragonis Manpower. Czy ja na ten moment nie zbierałem... ...favorków? To robimy tak, patrzcie, prepare to war. Prepare to war. Wypowiedz wojnę, papa się nie zgodzi, attitude towards. Cyk, cyk. Conquer Dalmacja. Tak, dokładnie. Ale na Dalmację jeszcze nie idziemy. A my mamy znaczną przewagę morską, to już na stówę wam powiem. Nie mają z nami szans, że mamy ciężkie okręty, a w galerii i tak dalej nie wspomnę. Dopiero wojsko włączyłem, płacenie wojsku, więc troszkę jeszcze morale tutaj bolą. Ale ja się nie ruszyłem wojskiem, dlaczego? Zgadnijcie dlaczego. No zgadnijcie dlaczego. Ponieważ outstanding move trzeba zrobić. A w sumie może na Bośnię zrobię outstanding move. Wezwę Serbię na wysoki. Cyk. Ale! To w kolejnym odcinku. Co wy na to? Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa.